Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Baldur's Gate 3 i graffiti na kamiennych murach. Proszę ja ciebie, taka mała sprawa, mianowicie kilka rzeczy ominąłem jeszcze w tej wiosce, których nie chcę omijać. Dlatego też właśnie wygląda to tak, że wróciliśmy się tu, do tej opustoszałej wioski, w której jest masa goblinów. I są dwie rzeczy. Zastanawiam się nad tym, żeby po pierwsze wszystkie te gobliny po prostu stąd wygonić, przegonić i w ogóle ewentualnie właśnie jeszcze pogadać sobie z tymi panami, którzy są... o kurcze, coś się... Ło, srogo się coś zepsuło. Z tymi panami, którzy są tutaj, proszę ja ciebie. Takie wielkie ogry. Także ja zapiszę grę, bo aż normalnie jestem ciekaw, co to przyniesie ta rozmowa. O, smacznego. Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sells our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show us the brand of the absolute. So? No tak. Ciekawie. Ciekawie, tu jakiś taki niesmak widzę na twarzach. Jesteś niezwykle elokwentny jak na przedstawiciela swojego gatunku. Am I not astonishing? Właściwa dieta dobrze robi na inteligencję, a ja jestem smakowszy. Okej. A z ciebie taki smaczny kąsek? No chyba, że masz piętno. Unless you bear the mark, of course. A oszustwo, mogę to przebić. Jestem jednym z akolitów wybranych przez Absolut. Muszę rzucić za 10, co ty gadasz? No przecież mamy premię plus 5 w razie czego. Akurat na parcie, no. Całe życie, więcej szczęścia niż rozumu, jak to mówią. Dobra, dalej. Doprawdy, jaka szkoda, że nie posmakuje twojego mięsa. Tam zaraz szkoda, nie szkoda. Food? Food? Not food. Friend. O! Zauważyłem, że nie masz piętna. Nie widziałem zbyt wielu ogrów. No wiesz co, a za... Zauważyłem, że nie masz piętna. I've no use for the absolute. Or any god. I follow two masters only. Gluttony and greed. Oh, the goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold. And the rest sate my hunger for meat. Boss goblin give gold. We check brand. Good deal. O, bardzo dobry deal. No talk. Okej. Okay. Zapomnij o goblinach, powinieneś walczyć dla mnie. I am, by all accounts, a student. Zaawansowana sztuka handlu i wyłudzeń. Make me an offer. Złóż mi propozycję, skuś mnie. O. Zapłacę ci świeżym mięsem zabitych wrogów, na pewno mnie będziesz żałował. Pewnie. Spróbujmy. Serio, za 20? Za trochę to... O kurcze, nie wierzę! Ale fart. Wspaniały pomysł i błogosławieństwo dla mojego obolałego żołądka. Dobiliśmy kargu, smaczny kąsku. Weź mój róg, zadmiesz raz i zabrzmi imię mego rodu, aż zatrzęsie się ziemia. O kurcze. Fajnie! Użyj go, kiedy zajdzie potrzeba i ani chwili wcześniej. Ogre kill everyone around, then ogre eats them.
Well spoken, indeed. Ogr zabijasz wszystkich. Nice. Ale nie widziałem zbyt wielu ogrów w tych okolicach. Fajnie, że się udało. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. We will keep close. When you are ready, sound the horn. No to pięknie, proszę ja ciebie. O, popękana belka podłogowa, czyli mogliśmy tak naprawdę go wykończyć. Pokaż mi to. O, nic tu niestety nie ma. Coś znajdę jeszcze tu. Maybe. Właśnie, jakieś to, nie będę tego czytał nawet. Szkoda czasu. Pokaż mi to. Ile przedmiotów, proszę ja ciebie. Aha, tego nie mogę sobie przebadać. O, jedzenie. Sztos, ile jedzenia. No i fajno. Dobra. Wracamy do miejsca, które chciałbym jeszcze zbadać. Jedno takie mniej bądź bardziej wydające się ciekawe. Baśnie, inne bóstwa. O, tu jeszcze książki, czekaj, bo za... No właśnie. Liczyłem na to, że będą tu jakieś skills jeszcze dodatkowe, ale trudno. Nie ma, to nie ma. Mówi się trudno, żyje się dalej. Dobra, dawaj do góry. I musimy się wrócić do miejsca, w którym już notabene byliśmy. I zaraz wam pokażę dlaczego. Gdyż, żeby zejść do tamtego miejsca, musimy jeszcze tutaj odbyć pewną rozmowę. O, Dolina z Potokiem, bierz obraz. Mam nadzieję, że w tej grze również obrazy są bardzo dużo warte. O, potionki, proszę bardzo, jak miło. Grzyby, nie grzyby. Więcej grzybów. Mikstura lecznicza, proszę bardzo. I składniki alchemiczne, nice. Co my tu mamy? Książki, w której nie ma nic, książki, w której nie ma nic. Tutaj również pewnie, no tak coś czułem. Kałamasz, pióro. Nic więcej, to nie chcę. Odpal świeczkę, bo ciemno. A co? Nie bij! Boże, chciałem to wycofać. Nie. Coś tu? Nie. Jakiś kapeluszek? Nie. Pościel. Cóż mamy tu? O, eliksir czujności. Plus 5 do inicjatywy. Nice. Mikstura odporności na truciznę. Fajnie. Dziennik uzdrowiciela. Proszę bardzo. Zawód dla rodziny. Nie, żartuję. Podagra, uwagi, Samson przywykł do wygodnego życia, odkąd wziął do terminu nową uczennicę. Pacjentowi podano nalewkę z zimowego jesiennego, zalecano unikanie czerwonego mięsa i piwa. Duża drzazga w dłoni, drzazgę usunięto, rano oczyszczoną, okej. Dida, jak ten bramkarz kiedyś, brazylijski. Uczennica Kowala, niewielkie oparzenia twarzy i dłoni. Kolejne oparzenia u entuzjastycznej uczennicy Simpsona. Zastosowano zwyczajowe leczenie. Nakazałem dziewczynie pracować wolniej i ostrożniej. No tak, no dobra. Podejrzaną truciznę, to ja sobie wezmę. I receptura na miksturę leczniczą, o proszę. O, widzisz. Ktoś coś tutaj odkrył. Gdzie? O, tutaj. Dobra. Dobra, pokaż mi, żebym nie był zaraz, żeby się nie okazało, że jestem przeciążony i to tak srogo. Karlach, będziesz nosiła obrazy, co? O, przeczytaj. Dlaczego zawsze mikstury leczenia? Prymitywna wiocha. Od razu tu, ówdzie groźby. Pewnego dnia zabiję tego kundla mojego mistrza, bla bla bla, dobra. Soles kęsa łotrzyka i zawiesina trawy brzegowej, o Bożu.
Mieszać zawiesinę do chwili powstania wiru. Ostrożnie dodać solę, mieszać dalej. Pamiętaj, gdy w alchemii wątpliwości nadają się, wspomnij regułę trzech. W trzykrotności jednego składnika doskonały ekstrakt wynika. Okej. Okay. A mogę się tego nauczyć? Nie do końca. Ale... Ty właśnie, czy Gale... jest w stanie się nauczyć jakiegoś... czaru na przykład do swojej takiej księgi czarów? To jest też pytanie. Za mnie. A, czekaj, tu jeszcze coś mamy. Nic. I nic. No to super. Generalnie... tutaj gdzieś mi się o uszy obiło. Odblokowano recepturę. No i fajno. O uszy mi się obiło, że tu czeka nas walka. I to nie mała walka. A pytanie tylko brzmi, czy chcę faktycznie do tej walki doprowadzić. Zawiesina z trąbki żabulca. Okej. Wiem, że, proszę ciebie, jeżeli otworzę którąś z tych trumien, skoro tu jest łopata, to tu może być coś do wykopania w ogóle, czy nie? Nope. W każdym razie, jest Kirov. Jeżeli otworzę którąś z tych trumien, to wylezą na nas... O, tutaj coś jest, no proszę. To wylezą na nas jacyś przeciwnicy, jakieś truposze i tak dalej, także... nie wiem, czy jestem na tyle mocny, żeby z nimi walczyć. Kolorowy rozprysk. Fajne. Jako, że my czarodziejami do końca nie będziemy. Tylko Gale. To myślę, że możemy zrobić tak, proszę ja ciebie. Najpierw... to my sobie... wbijemy poziom i potem po prostu, jeżeli będzie nam brakowało jeszcze trochę expów, to sobie tu przyjdziemy. Zawsze to warto pamiętać o tym, że coś takiego jest, prawda? No bo skoro jest, no to czemu nie? Czemu by nie skorzystać? Ach, no dobra, co to jest za lustro? Wypowiedz swoje imię. Przyjrzyj się temu, jak wyglądasz. Wiem, jak to szło. Lustereczko, powiedz przecie. Nie no. Dobra, podaj swoje imię. Jeśli mój pan cię znam, zna, wystąp i ogłoś się jego sojusznikiem. Tak, jestem sojusznikiem, tylko prawdziwy sojusznik Ilina Totha może wejść. Co sądzisz o Shastam? Potężny lisz staju, który paktował z mrocznymi bóstwami. Jak paktował, to wydaje mi się, że... wiesz co? Zobaczmy, co się stanie, jak kliknę to. Nie jesteś Zul'kirem, ale czy posiadasz mądrość? Nie wiem. Czytałem dziennik doktora. Użył balsamowca, żeby oczyścić ranę. Akceptowalna odpowiedź. Na koniec. Jeśli mógłbyś zobaczyć mnie, we mnie cokolwiek, co chciałbyś ujrzeć? Co chciałbym ujrzeć? Zobaczyć swój dom? W jaki sposób bezpiecznie? Chciałbym zobaczyć Chadora, mojego dawnego mistrza? Chciałbym dać ci wolność. Kurczę ty, to może być dobre, ale tak w gruncie rzeczy... chciałbym się pozbyć tej kijanki. Chcesz przeżyć, pragniesz mocy. O! Jej! Wow.
Szarlatan, lustereczko po wysprzecie. Co to jest? Trufla, bierę. Jedzenie to jest uczciwa rzecz. Fajna rzecz. Szanuję jedzenie. No, zapalam te światła, bo tu ciemno jest jak... Mocno. Coś tu? Nie. Co to za miejsce w ogóle jest? Czekaj. Przeczytaj. Przeglądasz stronicę za stronicą wypełnione dziwnymi alchemicznymi szkicami i wzorami. Niektóre zapisano normalnie, inne runami i pismem, które ledwo rozpoznajesz. Są to instrukcje transmutacji metali, schematy uzbrojenia, a przede wszystkim księga skupia się na reanimacji martwych. Dziennik księżycowej przystani? Kupiec przybywa do księżycowej przystani, opuszcza następnego dnia, chowaniec melduje, że czeladnik zniknął, tak, tak, ci sami żołnierze, tak, tak, najazd, jakieś coś, dobra. Dziennik został zaktualizowany, J. Co to? J. Może nie tyle, że zadania, co? Ja nie chcę zakończonych questów, ukryj mi to, nasza ognista przyjaciółka, dobra. Wielki Książę, Klinga Pogranicza. Tym razem splot nie ustabilizował jego stanu zbyt skutecznie. Sura ciemności. Okej. Okay. Uratowałem tego mężczyznę, ale kurczę, nie wiem, gdzie jest... Właściciel piwnicy nie był zwykłym łapiduchem, tylko nekromantą. Miał obsesję na punkcie pewnej księgi. A, to jest to teraz. Nie. Piwnica, potężne przedmioty. Brzmi obiecująco, przede wszystkim może kryć coś wartościowego. Plany mistrzowskiej broni. Uratuj uwięzionego mężczyznę. Miri powiedziała nam o posagu. No właśnie, jak kurczę... Skąd ten posag wziąć? Jakieś ciekawe coś. Jakiś zwój magiczny. Olej z bazyliszka, o. Dobra, zabierz tą książkę też. Może się przydać. Notatki, bierę. Notatki z badań, przeczytaj. Nieudane, zbyt długo martwy. Powrócił jako ghoul, trzeba zabić ponownie. Odpowiedzi nieprzydatne. Klonowanie, wymaga żywej tkanki. Konieczne było zabicie obu guli. Zmartwychwstanie, nieudane. Ja bym może to... Chociaż ja wiem, czy te notatki są potrzebne. Wystarczy przeczytać chyba, nie? O, palenisko. Rozpal pewnie. O! No to rozpal. Nie chce się palić. Pusta butelka po miksturze. Czaszka jakaś. No to daj. Filozofia alternatywna, to nie chcę. Antidotum. Nie wiem co to, ale chcę. Co oni z tymi kałamarzami? Dają ich tyle, że tak na dobrą sprawę może być, że w pewnym momencie będziemy sami coś musieli napisać albo zrobić. Karwasze obrony! Do dwóch klasy pancerza, gdy nie masz na sobie zbroi i nie trzymasz tarczy. No, świetnie. Czy któryś z ciebie, z nas, nie chciałby się przypadkiem pozbyć pancerza, na przykład ty? Karta postaci. Czy ty masz...
Klasa pancerza 12. Klasa barbarzyńca i paladyn. Tak, tak. Rozmiar średni, humanoid. Tak, tak. Znaczniki. Tak, tak. Aha, pancerz plus 3. Karlach ma biegłość w następujących pancerzach. Lekki i średni. Plus tarcza. Ok. Tutaj. Ty masz broń żołnierską. O, proszę. I broń prostą. O, proszę. Lekki, średni, tarcza. Lekki, średni, tarcza. Ok. A ty masz, proszę ja ciebie, tylko lekki i średni. Aha, czyli średni też mógłbyś nosić. No proszę. Czemu ostatnio mi wyskoczył jakiś tam problem? Jak chciałem założyć? Karwa się obroni! Nie masz na sobie zbroi, nie trzymasz tarczy. Ale ja kurczę wszędzie trzymam tarczę. Znaczy zbroję. Siła plus 1, no właśnie, te dają siłę. Dobra, na razie to zostawimy, najwyżej damy mu do jedzenia. Tu byliśmy, to zwiedziliśmy, dobra, zapisz grę. Rozbrój. I cyk, 14, proszę ja ciebie. Nice. I otwórz wytrychem, proszę ja ciebie. Easy. No nie wiem, czy takie easy. 16. Dobra, easy. Cyk. Ty, nekromancja jakaś tu. Jest jakaś książka w ogóle, ty. Co? Teraz rozbrój? I co? Kokon. Wychodzi na to, że wyłącz tryb turowy. Jezu, tam panikujecie. Jak se chcą strzelać, to niech se strzelają, no. Nie wiem tylko, czy ja mam to czytać, czy mój mag, żeby to przeczytał. Czekaj, zapisz grę. Przeczytaj. The book is locked tight with no visible keyhole. Only an oval recess in the cover's mouth. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those pieces. Ametyst, czekaj. Tam do otwarcia był ten kamień, który podnieśliśmy u pająków. You feel the darkness radiating from the book. It's delicious. Curious. Why don't you take a closer look? I'll observe from back here. Please don't open the creepy book. Umieść ametyst. Karlach. Pytanie, czy tylko ja będę miał te skille, czy będę mógł je dać komuś, bo jeżeli będę mógł dać, znaczy inaczej, jeżeli tylko ja, no to będę musiał to wczytać i dać to temu nekromancie, którego ja chcę. Otwórz księgę, pewnie. Karlach nie pochwala, Gale nie pochwala, co ty gadasz? Nie możesz oprzeć się sile przyciągania księgi. Otwarcie sprawiło, że czujesz się inną, lepszą osobą. Nagle możesz robić wszystko, obalać góry, przyćmiewać słońca, konwersować z umarłymi. Darkening suns, conversing with the dead. Glyphs shift gently before your eyes. Words slip into your mind, onto your lips, forming words you don't understand. Języki układają się w zdania, których nie rozumiesz, i coś stara się na nie odpowiedzieć.
Zagłusz go z książki wierszykiem. Poznajcie Barego, odważnego człowieka. Mogę zapisać grę. Rzut obronny! 14! Dziękuję. Dalej. Symbole przebiegają ci przed oczami, wypaczając się i skręcając. W głowie dudni ci jak od uderzeń młota, ale niemal rozumiesz. Kurde. Czytaj grę. O, ale generalnie już przynajmniej coś tam wiemy, nie? No zobaczymy, czy w ogóle będzie warto czytać tą książkę tą postacią. Glyphs shift gently before your eyes. Rzuć obronny, tak. 19, pięknie. Dalej. Tak to było. Dalej, tak. No i teraz właśnie czekaj, zapisz grę. Tu. Zapisz grę, tak. Nie ma tak, świetna gra, nie? Cyk, nie udało się. Damn it. Tym razem się uda. Noż. Finchil jeden, no. Nie ma źle. Zapauzowałem, żeby kurczę powrócić do was w momencie, jak już faktycznie się uda rzucić. I pierwszy rzut i od razu wskoczyło. The world around you is gone. You can only see those glyphs. Only hear those voices. You feel claws moving in the shadows. Chwytają cię i ciągną ku sobie. Dragging you closer. A zamknij. Płoń mrok, pozwalając mu się ogarnąć i przewróć stronę. No chyba chyba mądrość. Zapiszę grę na wszelki wypadek. Piętnaście. No to świetnie. O! Szybko poszło. Glify wybuchają rykiem, wypalając nieznane runy w twoim umyśle. Widzisz cofnięty czas, odwrócone przeznaczenie, swoją przyszłość naznaczoną potężną mocą. Dobra, co mi to daje? Zamyka się z trzaskiem, za dużo widziałeś. Nigdy nie powinieneś był poznać owej bluźnierczej wiedzy, która wryła ci się w pamięć. Oj tam. Gale zyskuje jakieś coś. Aha, wszelka wiedza jest przydatna, no tak. Nie chcesz ze mną pogadać? No nie. No ale generalnie już mamy z bani questik. Fajno. Także co, no wychodzimy z tego domu. I mimo wszystko myślę, że... Idźmy do obozu. Odpoczniemy sobie, to przede wszystkim. Czekaj, rozmawianie. Tak, mam się dobrze. Dziękuję, pogłaskany, jest super. Cóż ja chciałem, czekaj, no bo Bart i Łotrzyk, dobra, to mi leży, to jest okej, to jest fajne. Posępne serce, no trochę właśnie ona, nie do końca wiem, czy chcę, żeby była tym, kim jest. O kim ty jesteś właściwie teraz? Jesteś klerykiem i paladynem i właśnie to myślę, że warto byłoby zmienić u niej. Gale. No łowca i czarownik, ja myślę, że tego czarownika moglibyśmy najpierw podnieść, a potem dopiero tego łowcę faktycznie.
No i Karlach, kim ty jesteś? Paladyn i barbarzyńca. No i tak, kurczę, nie wiem. A wiesz co, zróbmy tak. Ty, proszę ja ciebie. Dobra, nieco. Chciałbym coś zmienić. Zmień klasę. Tak. No i tak, ona jest klerykiem z natury, tak? Z tego co pamiętam. Ale myślę, że moglibyśmy dać najpierw po prostu paladyna, ewentualnie wojownika. W walce czują się jak ryba w wodzie. Po mistrzowsku posługują się bronią, a zbroja jest dla nich niczym druga skóra. Dobra, styl walki, defensywa, fechtunek, strzelectwo. Tak, defensywa, niech będzie. Co mi da paladyn? Czerpiąc z niej siłę, niesiesz nadzieję w czasach mroku i rozpaczy. Ładunki mocy przysięgi. Zyskujesz zdolność czerpania mocy ze swojej przysięgi paladyna, którą możesz wykorzystać w niektórych akcjach. Okej. Okay. Przysięga zemsty, gorliwości. Leczący blask. Uzdrawia ciebie i pobliskich sojuszników. To jest fajne. Ta święta reprymenda jest też fajna, ale... No, ten leczący blask wydaje mi się być kurczę lepszy. Zasady przysięgi gorliwości. Dobra, czym jest kleryk tak naprawdę? Klerycy są sługami bóstw władającymi potężną mocą, którą wykorzystują, by czynić dobro lub zło. Spraw, by cel był bardziej odporny na efekty zaklęć. Sztuczka, wieszczenie. Święty płomień. Spowijasz cel blaskiem przypominającym płomienie. A... Kurczę, nie wiem. Zastanowię się i zaraz do was wrócę. No dobra, ogólnie trochę poczytałem i tak sobie myślę, że z niej, w sensie z tego Shadow Heart, z Mrocznego Serca, możemy zrobić sobie takiego buffa. I do tego celu wybierzemy na pewno kleryka, no bo z nim zaczynaliśmy tak naprawdę, to jest jej podstawowa taka podstawowa profesja, także ją sobie weźmiemy na pewno. Jeżeli chodzi o domenę, o Boże, jeszcze te domeny są... Dobra, poczytam trochę o tych domenach jeszcze. No i dobra, doszedłem do wniosku, że zostaniemy przy domenie życia, dzięki czemu będziemy mieli takiego buffa leczącego. Dodatkowo ona będzie miała pancerz lekki, średni i nawet ciężki, dzięki czemu będzie mogła faktycznie być takim tankiem naszym i na klatę będzie przyjmować większość ataków. Także tak bym to widział w tej chwili. Myślę, że tak to będzie wyglądało właśnie. Dosyć silna, dosyć mocna. Wyrzućmy jeszcze tylko, czekaj, co ja bym chciał wyrzucić stąd, odpychanie i sztuczka, czekaj, wskazówki, to bym chciał wyrzucić, a na rzecz tego bym wybrał to. Taki typowy buffer. Zastraszenia i występy, dobra, to jest okej. Okay. To bierzemy sobie kleryka, to na pewno. I teraz tak, awansujemy. No i awansujemy naszego kleryka, proszę ja ciebie. Przygotuj czary. Zadawanie ran, obrażenia, kojące słowo, bardzo fajnie, sanktuarium. A, nie możemy zostać zaatakowani, dopóki sami nie zaatakujemy, bądź nie... Kurczę, to świetna rzecz. O, zguba, też spoko. Maksymalnie 3 stworzenia otrzymują karę. Uuu, fajne. Ochrona przed dobrym i złem. Wiesz co? Chyba bym zrezygnował z sanktuarium na rzecz rozkazu. Albo nie. Zostaniemy przy tym, co mamy. Dobra, akceptuj. I kolejny poziom kleryka, proszę ja ciebie. Już znasz ten czar. To go nie chcę. Przygotuj czary.
Czekaj, jakieś to i jakieś to. Co to jest w ogóle? Aha, bo ja sobie mogę dodać jeszcze jeden czar. Duchowa broń. Przywołaj lewitującą, widmową broń, która wraz z tobą będzie atakować przeciwników. Okej. Ciszę mamy jako taki skill. Więc go chyba już nie potrzebujemy na razie. Uzdrowiająca modlitwa. To wygląda fajnie. I chyba wziąłbym sobie tą uzdrawiającą modlitwę. Ulec wszystkich sojuszników, no. Ja wezmę kojące słowo na rzecz tego. Albo nie. Kurde, czekaj, który to był? Ten. Wywal to. Za dużo skilli, które bym chciał. Dobra, to wywalę. Obrona przed trucizną, odporność na wszelkie obrażenia, wyciszenie emocji, unieruchomienie osoby. To wydaje się być fajne. Ale jednakowoż zostaniemy chyba przy tym. Dwa czary drugiego poziomu, akceptuj. I następny poziom mamy. Teraz pytanie. Czy dodajemy do kleryka kolejny poziom, czy może dobieramy jeszcze dodatkowy? Pokaż mi, co możemy wziąć. Światło? Nie. Ułatwienie w testach zastraszenia i występów też nie za bardzo. Dobra, powiedzmy, że biorę to. Przygotuj czary. Atut. Orzesz, kurczę, ile atutów tu jest. O, panie, dobra, to ja poczytam i zaraz się słyszymy. No i dobra, doszedłem do wniosku, że zwiększymy cechę mądrości, dzięki czemu ona będzie znacznie mocniejsze czary rzucać i zostaniemy przy tym, żeby faktycznie ten kleryk poziom czwarty po prostu teraz już mieć. Na kolejnym poziomie dodamy sobie coś innego. Tak bym to w każdym razie widział. Kim ty jesteś i co ja tutaj zepsułem, że to tak źle wygląda? No właśnie, czarownik. Dobra, to czyli Gale, proszę ja ciebie. Musi również tu podejść. Cześć. Wydamy trochę pieniędzy, ale to nic. Tak, 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 tak. Weźmy tutaj, cofnij, dziękuję. I tak. Czarownik. To na pewno. Sztuczki. To i... To chyba niezbyt. Czekaj, przeszywający zimno. Magiczna dłoń. Ta magiczna dłoń jest super, ja ją chcę. Podklasa czart. Zbroja, tymczasowe punkty wytrzymałości 5 i zadajesz 5 obrażeń od zimna wszelkim istotom, które cię atakują. Okej. Okay. Fałszywe podszepty i ohydny śmiech. Tak, pradawnego sobie weźmiemy. Czary. No tak, będzie okej. Okay. Charyzma tu nie jest potrzebna u niego. Myślę, że u niego to jak najbardziej pamięć i siła mentalna zwiększają zdolności czarowania dla magów, kleryk, druid i łowca. No właśnie. Tu damy 15 do inteligencji i 13 do mądrości. Mam nadzieję, że nie zepsuję tego. Dobra, potwierdź. I awansujemy dalej teraz. Aha, to wiem, drugi poziom, tak, tak. Jaki czar byśmy sobie mogli tu wybrać? To już mamy, to już znamy. Błyskawiczny odwrót. Piekielna reprymenda, urok. Cel odnosi obrażenia nekrotyczne za każdym razem, gdy go atakujesz. O, fajne. Mistyczne inwokacje, o rany. Możesz rzucić rozmawianie ze zwierzętami bez używania komórki czaru. Fajne, fajne. Ale nie na tym mi zależy w tym momencie. Pancerz cieni to na pewno się przyda. I proszę ja ciebie, odpychające uderzenie, tak. Kiedy trafisz jakieś stworzenie nieziemskim uderzeniem, możesz je odepchnąć. Tak, 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 tak. To tego chcę. Poziom trzeci, proszę ja ciebie. Jako czarownik. Wybierz znane czary z listy poniżej. Rzucenie czaru wymaga komórki czaru, chyba że posiadasz zdolność pozwalającą rzucić go bez komórki czaru. Aha.
Mura sztyletów. Korona obłędu. Korona obłędu wydaje się być super. Stwórz mroczny całun, który powoduje znaczne zasłonięcie i oślepia. To nie. Skup się, by odczytać myśli określonych istot podczas rozmowy z nimi. Fascynacja. Lustrzane odbicia. Każda zwiększa twoją klasę pancerza o 3. O, też fajne. A co tu mamy dalej? Urojona siła. Zadajesz obrażenia istocie w każdej turze. Rodzaj obrażeń zmienia się na ostatni odniesiony przez istotę. Okej. Okay. Promień osłabienia. Tu? Trzask. Zadaje obrażenia wszystkim pobliskim stworzeniom i obiektom. Wow. To chyba chce taki obszarowy. Twój patron obdarza cię darem za lojalną służbę. Zdobywasz lojalność chowańca, ducha fej, który przybiera wybraną przez ciebie postać. Może być zwierzęciem, chochlikiem lub kwasitem. Możesz przywołać broń paktu lub związać paktem broń, którą władasz, by zmienić ją w magiczną. Broń paktu wykorzystuje modyfikator, jakieś niezbyt fajne. Rzucać czary, wskazówki zjedliwego szyderstwa i cierniowego bicza. Dobra, pakt łańcucha. Znalezienie chowańca diablik. I to. Dobra, akceptuj. Poziom trzeci, fajno. No i poziom czwarty właśnie. A poziom czwarty to będzie, proszę ja ciebie. Nie wiem, czy chcę tak naprawdę to. Czy może wolałbym dorzucić mu do czarownika maga. Sztuczki. Już znasz ten czar. Tego nie chcę. Na jego miejsce chcę wstawić na przykład przeszywające zimno, czy też może to. Nie, promień mrozu już jest, dobra. Trujący rozprysk, to mu rzucę od razu tą zbroję, która daje ten... No i super. Wiedźmowy pocisk. Rzadko kiedy się przydaje tak naprawdę. Szybkonogi, dłuższy skok. Promień zatrucia, też fajnie. To wezmę. Tłuszcz, uśpienie. Uśpienie wymienię na rzecz fale. Nie, fala już jest, dobra. To ja chcę w takim razie uśmiech Tashi. Przecież nie, bo uśmiech Tashi już mamy. To nie chcę. To chcę... Lodowy nóż. Wyśmienicie. Przygotuj czary. Czekaj. Czary przygotowane poza walką. Tak, dobra, akceptuję. Mag połączony z czarownikiem. Zobaczymy, co z tego będzie tak naprawdę. Starion, Barty Łotrzyk, dobra. No i jak na moje? No, szybko, szybko. Daj mi to, daj mi to. Co my tu mamy? Jedzenie. Dobra, to daj jedzenie. Wszystko, co się dało. Kurczę, to też jest jedzenie. To zróbmy tak. Cyk. Cyk. Dobra. Tu jest git, tu jest git, tu jest git. Dobra. Tak, zakończ dzień. Możemy sobie pogadać? Coś nowego masz do powiedzenia? Czyli to ludzie mają na myśli, kiedy mówią o trawniczuku. Czyli niczego nowego mi nie powiesz. Trudno.
Oda. Ale. Nekromancja poziom trzeci. No właśnie, my żeśmy sobie poznali to przez kompletny przypadek. Długi odpoczynek. Aha, to też długi odpoczynek. Dobra, czyli będziemy mogli więcej razy o to zapytać na razie. No i jest git. Ty, Gale, czekaj, ja bym chciał przede wszystkim tak, połączyć was wszystkich, tak. Teraz lekko to poogarniać, mianowicie ty masz to. Co to jest? Zyskuje impet. Wiesz co, to tobie się to przyda. To co to jest? Gdy nie masz na sobie zbroi i nie trzymasz tarczy. To nie jest jakoś szczególnie... 160 jest warte. Całkiem. Ale to co mnie interesuje, czy ja mogę się nauczyć? Poziom magazyński. Zwój widzenia w ciemności. To chyba nie chcę, czekaj. Zwój wykrycia myśli. Poziom magazyński. Nauka czaru. Kolorowy rozprysk. Naucz się nowych czarów. Dobra, a jak zwiększyć te... Podejrzewam, że muszę dać wiedzę, żeby zwiększać tę liczbę. No dobra. Nie ma co kombinować. Wybór automatyczny. Pełny odpoczynek. Racz im dać, panie. Łąd. No i wszystko pochytane. Dziękować. Zapisz grę. Trochę pieniędzy żeśmy wydali, ale to nic. Jak to mówią, ryzyk fizyk. No i dobra. To zaczyna. Ała. Niestety on zaczynał. Dobra, tak myślałem sobie, żeby ciszy spróbować. 5 do 10, 5 do 8. Serio, tylko za 5. Wybrana istota pada na ziemię ze śmiechu. Ty, spróbuj. Nie. Wyśmienicie. No dobra, no to co? Cyk. Dobranoc. Soldier. Leczący blask. Czy ja wiem? Następna tura. A, bo to wszystko jest takie na zasadzie, wiecie. Chybienie. Żal. Sanktuarium. Ja weź. Dzięki. Kurde, nie mogę użyć nekrotycznych. Czy mogę? Ty, urok, charyzma, kondycja, zręczność, inteligencja, siła, mądrość. Ile ja mam mądrości? Gale, ile ty masz mądrości, bo nie wiem, na czym ci rzucać. Na inteligencję, na 15, dobra. Next.
Fałszywe potrzeby? Czemu nie? Atak drugą bronią. Podziękował. Wejdę tu i będę strzelał. Yes. Jakoś tak, kurczę, powiem wam. Chybienie, to bycie normalnie, wiesz co? Let's finish this. Ignis! No jak chybienie? Co ty w ogóle mówisz mi tutaj? Destroyer. Ech, najgorzej. Trzask. Trzask jest czarem dystansowym, czy nie? No, poniekąd. Pięknie siadło. O nie. Dobra. Spróbuję podejść i walnąć wszystkich naraz. Jeżeli nikt nie zginie do tego czasu, oczywiście. Dobra, zapisz grę. Cel z wodów ruchu, dobra. Ile tam? 8 na 10 jeszcze zostało. Jakbyśmy to chcieli rozegrać? Pojące słowo? Nie za bardzo. Chociaż może? Nie. Bardowska inspiracja, dziękuję bardzo. Następna tura. Teraz ty, tak? Ups. Się przewrócił. Kurczę, czy ja mam jakiegoś skillsa, który... Pocisk wiodący, dobra, spróbujmy, co to jest? Fajne. Chybienie krytyczne, bycie normalnie, wiesz co? Gaugan, straszny jesteś. Łapacz pocisków możemy zrobić. Nice. Dobranoc. Let's cut with fire, baby. Nie wyglądało to zbyt. Dzięki. No i tak jak mówię, no to są takie momenty, kiedy faktycznie wiemy o tym, że mamy szansę na jakieś takie darmowe expy, tak można powiedzieć. Także je sobie pozbieramy. Tu widzę jeszcze jeden jest przeciwnik, którego możemy sobie przewrócić. O! Zwój przyzwania Quasita. Łajno skrobak. Czy to znaczy, że to jest nóż do... Boże, nie. Please, no. Pokaż mi teraz ty. No i super. Bardzo mnie to cieszy, bardzo ładnie siadło. Well, hello. Let's hope for gold. A, nic nie ma. Dobra, trudno. Tu przepraszam.
Tędy nie wyjdziemy, czy o co chodzi? Aha, bo to tu jest to przejście, dobra. Czaję. Interesting. Okej, fajno. Ty, a ten laculit to co to jest? Odblokowano recepturę, no proszę. Ciśnij chy. Pokaż mi te receptury, co ja mogę zrobić? Księga czarów, alchemia chyba to jest, nie? Mgła przyprawiać o oszołomienie. Po zmoczeniu włókien niemal da się usłyszeć szloch nieodwzajemnionej miłości. Baladonna. Laculit? Drobny unosi się na dnie ten, coś tam. Dobra, użyj wszystkiego. I możemy porobić takie rzeczy jeszcze? No to kozak. Co mi daje takie antidotum? Bardziej do pogryzienia niż do wypicia. Taki Jägermeister troszeczkę. Mikstura czytania myśli. Też fajne. Mikstura leczenia. Mikstura piórko spadania. Gdy przerzucasz fiolkę z ręki do ręki, porusza się ona w zwolnionym tempie i delikatnie ląduje w twojej dłoni. Kurczę, ciekaw jestem, co to jest. Wspaniały skok, też kurcz może się przydać. Koncentracja, granaty. Sieciowy granat. Okej. Użytkownik magii, który nie potrafi podtrzymać swoich czarów, jest równie użyteczny co czekoladowy czajnik. Dobra. Fajnie. No dobra, moi drodzy, myślę, że tym akcentem możemy sobie tak naprawdę zakończyć ten odcinek, także cóż, no, ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Hej!